7654321. Oh, this you crazy mother. Dzień dobry! Fryzjer wleciał, fryzura siedzi. Kolor fresh. Kolor fresh, bang! Kochani, ja się zachwycam tymi włosami. Nie wiem jak wy, ale ja jestem po prostu przekonana, że to jest ten kolor tego lata. Jest piękny. Przecudownie, taki żarówiasty, więc dajcie łapkę w górę. I zostawcie subskrypcję, a my jedziemy, zaraz pogadamy. W rynku jesteśmy, bo chcemy się pozytywnie nastawić, bo później nas czeka kijowa rozmowa. I takżeśmy postanowili, że na dupeczki sobie popatrzymy. Nasty. Dobra, to co, idziemy? Zobaczymy, co się dzieje w rynku. Jakieś budki tu stoją. Co tu się dzieje? Zobaczmy. Znowu jarmark? Ale teraz? Nie, chyba bez przesady. Skarbie, to co, będziesz oceniać odfity ludzi? Od ocen to są nauczyciele w szkole, wiesz? Tam się stawia oceny. Ale możemy trochę popatrzeć, jaka moda jest w ogóle. Dobra. O, zobacz, tam nasi znajomi mają swoją ławeczkę, kochanie. Siema. Siema. A ty co dzisiaj z różą? Idziesz się oświadczyć? Komu? Obojętnie komu? Wczoraj jeszcze... Jaki fryz masz ładny, kurde. Siema. Przedwczoraj jeszcze mówiłeś, że ślubu nie będziesz brał. Siema. Kurde, siema. A dzisiaj będziesz się oświadczał? Komu? Da, fajna ciągła masz. Dzięki. Zrób zaraz zdjęcia. Bo że z kubkiem nie chodzi. Co na mnie polewa? Z kubkiem nie chodzisz już? Kurde, robię z TikTok, to na żywo. Dajcie mi falu zdjęcia. Zrób zdjęcia. Mówię, żeby dali falu. Zrobię zdjęcie wam. A, to już tak lepiej poznać. Zrób zdjęcia. Dobra. Robi live tam, kurde. Dobra, zrobiłem, no. Dobra, moja kochana. Ale tak zrobię. Wiesz, mu pierdolę twoją dziewczynę. Wiesz, na YouTube się oglądał? Nie, chuj z nim. Nie interesuje mnie, gdzie jeszcze mnie. No właśnie. Wszyscy cię zobaczą. Ten zami tu mała kochana. Ten klima kali, co oni krwili. Dobra, i głos już zrobił. Dobra, trzymaj się. No, wczoraj. Ty też masz ładną fryzurę. Kto ci zrobił? Barbershop. Wy macie własną? No. Co ty gadasz? Ale ładnie cię ściął ktoś. Ładnie, elegancko, co? Ty też musisz. Cześć, cześć. Pokaż na dziewczynę, ty ja masz. Jak masz Louis Vuitton? Tu jest. Mam. Ciężko robię. To. Co ta złaża taka? Pusztana, że co nie borsla. Żyli, pusztana, co nie borsla. Fajnie usłyszałeś. Robiłam tutaj. Robiłam. O, popatrz. Elegancko. Ja też robiłam. Chodź. Ja też robiłam. Fajne włosy mam. Widzisz? Podoba ci się? Ja też robiłem. Koronie. Ty też robiłeś? O. Rolex. Ty, no elegancko. A co? Tu Rolex możesz wytatuować, taki zegarek ładny. Z diamentami dookoła. To był fajny tatuaż, co nie? Taki zegarek na zawsze. Nie łosy masz. Dobra, kochani. Nie psujemy wam biznesu, idziemy dalej. Dobra. Nie oświadczaj się byle komu. Na razie. Trzymajcie się. Ja lubię. Dobra. Pa, pa. Trzymaj się. Pa, pa, hej. Trzymaj się, uważaj. Na rynku jest pięknie, ale jeszcze nie jest tak zapełnione jak kiedyś, co nie? Nie. Kiedyś to było full, jak była piękna pogoda, przejść nie można było. Ale jest skarbie środek tygodnia. To może, jest środek tygodnia, to może dlatego. Ale jest już po południu. Normalnie czy środek tygodnia, czy nie? Kiedyś było dużo wycieczek, dużo turystów. Tak jakoś ukróciło się to wszystko. Szkoda, co nie? No. Ludzie nie są już tak kolorowi ubrani jak kiedyś. No ja dzisiaj akurat też nie jestem za bardzo kolorowo ubrana. No przynajmniej masz zajebistą czapkę. Włosy, ale już... powiem szczerze, że więcej jest właśnie takich czarno-białych, co nie? No. Ale jestem zdziwiona i zachwycona. Do tej pory nie widzieliśmy ani jednego faceta, który by miał sandały i skarpety, co nie? A nawet się na to nie przyglądałem. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. Musieliśmy się trochę ewakuować, co? Mieliśmy gdzieś usiąść, gdzie jest spokojnie, ale nie da rady.
Musieliśmy iść trochę takimi zakamarkami, gdzie też jest ładnie oczywiście tutaj we Wrocławiu. Mi się podobają te miejsca. No. O, Phoenix. Pytaliście się, czy było takie pytanie, gdzie my jemy w restauracjach, co jemy w restauracjach? Żebyśmy pokazali. No właśnie, ja niechętnie jem w restauracji. Raz, że nasłuchałam się już, jakie teraz tam się rzeczy dzieją w tych restauracjach. Nie każda restauracja jest czysta, ale to nawet nie o to chodzi. Prawie każda restauracja ma tyle czosnku w potrawach, że po prostu dla mnie to jest tragedia, bo ja nie mam alergii na czosnek, więc tak jakoś wolimy sobie sami ugotować. Kochanie! No i co jest też? No co? Kurde, nie mogę tak usiąść, jakbym chciała, bo mam takie dziury w sukience, wiecie? I jak siadam, ona jest na dupie, akurat tak zimno jest wtedy. Musieliśmy trochę uciec z rynku, nie możemy wam pokazać, bo cały czas dzieciaki przychodzą po zdjęcia. I to jest też taki kolejny powód, dlaczego nie chodzimy do restauracji. No, bo zawsze albo jak jemy, to ktoś podchodzi, zdjęcie. Ja nie mam nic przeciwko temu, jest w sumie spoko, no. Ale no, czasem jest tak, że po prostu nie da się nagrać, musimy uciekać gdzieś, gdzie nie ma nikogo. A to jest trudne we Wrocławiu, jak idziemy do rynku. Więc to dobra, skąd znam w ogóle cyganów? To jest takie, wiecie co, to było takie coś, że ja kiedyś, jak szłam do wyszłam do Królowych Życia, nie wiem, czy ty znasz tą historię. No opowiadaj. To do mnie przysyłali ludzie zbiórki, co minutę szła wiadomość o zbiórce. Okay. To było takie okropne, że ja po prostu już nie mogłam się od tego odpędzić. To było po prostu, no, dla mnie takie wkurzające już, powiem szczerze, że ciągle skakiwały te zbiórki. Ja rozumiem, że to jest potrzebne, ale też nie dla każdego. Wiecie co, social media nie służą do tego, żeby zbierać. No nie na Instagramie, pieniądze. Wydaje mi się, że to nie jest taka platforma na to, żeby wysyłać jakieś tam zbiórki. No ale dobra, było tak. No. No i postanowiliśmy tak jakoś sobie, myślę, dobra, to jak wszyscy wysyłają zbiórki, robią zbiórki, ja tego nigdy nie zrobiłam, to powiedzmy tym ludziom jakoś tak, że no każdy w zasadzie może sobie zbierać, więc poczekaliśmy sobie taką bekę z tego, że zbieram na buty Balenciaga, co nie? Tak. To było, nie wiem, 3 lata temu, czy jakoś tak. Znajdę to zdjęcie. Poszliśmy do rynku, no i wiesz, ja byłam ubrana oczywiście i tak dalej, mieliśmy super plakat, zrobili mi w Dizu, Emilka wtedy jeszcze pracowała w Dizu, zrobiła ten plakat, zbieram na buty. I powiedzieliśmy, dobra, siedzimy na rynku, zobaczymy, ile ludzi podejdzie, żeby wrzucić tam coś do tego koszyka. Wiecie, no to była beka, po prostu ja nawet bym nie wzięła od nikogo pieniędzy, to nie o to chodziło, tylko po prostu chcieliśmy zobaczyć, co się będzie działo, co nie? Odpierdzieliłam się naprawdę dobrze. Mam to. No. Więc zapraszamy was przy okazji na Instagram. Tutaj macie nazwę. Tam więcej takich smaczków. I rozumiecie, na środku rynku siedzieli też właśnie cyganie, co nie? Znaczy matki z dziećmi i tak dalej, oni tam zbierali. Oni zawsze są. No i to podeszły do mnie, mówią, jaka ty jesteś ładna, jaka fajna, masz takie fajne głosy zawsze kolorowe i to i tamto. Mówi, co ty robisz? Ja mówię, a opowiadałam tą historię, co nie? A to my ci pomożemy, to my dzieci posadzimy obok i ten... Słuchajcie, to były takie jaja. I oni tam te dzieci posadzili, ze mną tam gadali i w ogóle tak, to było takie śmieszne, takie fajne. Później poszliśmy oczywiście coś się napić wszyscy, żeby ten, no, pieniędzy nie nazbierałam, to nie o to mi chodziło, tylko po prostu, żeby no, na Instagram zrobić zdjęcia, pokazać tym ludziom, że po prostu przesadzają z tym w tym momencie, co nie? No i stąd się wzięło, że poznałam właśnie tych wszystkich cyganów tutaj w rynku we Wrocławiu. Później jechaliśmy autem, jacyś się zatrzymywali, tak, machali na światłach, w ogóle. Kurde. I my sobie myślimy, kurde, kto to jest? Wyglądali jak jacyś... No, Arabowie trochę, no tak, co, trochę, nie? Co nie? No bo oni tak trochę wyglądają nieraz. No, i co oni mówili wtedy? Bo... A, no z TikToka was znamy i coś tam, tam tego. Zachwycali się. Wiecie co, no my, ja wiem, że ludzie do nas też pisali, uważajcie i tak dalej. My nie musimy, znaczy oni są dla nas, ja muszę powiedzieć dla mnie, szczególnie dla nas, są bardzo sympatyczni. Tak, nigdy nie mieliśmy z nimi, znamy ich już naprawdę od lat, nigdy nie mieliśmy z nimi jakiegoś takiego negatywnego styknięcia. Więc zawsze witają nas serdecznie i nawet mówili, że jak potrzebują pomocy czy cokolwiek, to żeby im powiedzieć, że pomocy. No, pomocy. No, nie wiem, co no, to jest pomoc, ale mówili tak zawsze. Cyganie to cyganie. Że jakby co to, żeby dać znać i tak dalej. Więc no, mamy z nimi taki stosunek w sumie spoko i ja się z tego cieszę, bo to jest też trochę inna kultura.
Teraz takie... ostatnio młody opowiadał, jak byliśmy też w rynku, że teraz Rumuni podrabiają Cyganów. No! Że zabierają im pracę. Dobra, no a teraz co? Idziemy w drugą zupełnie stronę, bo musimy mieć jakiś tam termin, więc... Nakręciłam się pozytywnie, wszystko jest okej, to mogę iść teraz na termin trochę smutszy. To co, idziemy? Trochę się czuję, jakbym szła na rzeźnię. Czemu? No bo wiesz, to są takie minusowe cechy tego biznesu, czy w ogóle jakiegokolwiek biznesu, jak się staną takie rzeczy, jak się stały, no to człowiek taki jest trochę niewinny i czuje się, jakby musiał zapłacić za coś, co w ogóle, wiesz... Jego nie dotyczy. Nie powinien. No. No nie dotyczy, no. Co się stało? No stało się to, że, nie wiem, pakowaliśmy wtedy ten skandal i wiecie, było dużo kartonów, wszystko takie troszkę, no zamieszanie nie było, bo Ania spakowała to elegancko i miała napisane na kartonie, że to jest dla kogoś, kto ma to odebrać, co nie? No tak. No, a jedna z pracownic dała to kurierowi bez żadnego kwitka, bez niczego. W ogóle nie to. Nie wiem w ogóle, jak się stało, że on to zaskanował. To jest w ogóle jakiś hit, że mu to wlazło w skan, jak to było... Zupełnie inny przewoźnik i... Mega dziwne to było naprawdę. No, w każdym razie zabrał tą paczkę z całą tą kolekcją, z tym wszystkim, co żeśmy mieli. No, to nie było tanie. Znaczy, no... Nie sprzedało się z jakiegoś tam powodu, bo nie wiem, komu się nie podobał materiał, nie podobał się może wzór, albo było po prostu za drogie. No poszło to w każdym bądź razie gdzieś tam w świat i nie było do znalezienia, że nie mam kwitka, nie mogę no, nic zrobić, nawet nie mogę zgłosić kradzieży, więc pomagali inni kurierzy, których znamy, robili tam zdjęcia, bo tam są jakieś kontenery, gdzie można te paczki różne tam znaleźć i tak dalej. Ale nie było to do znalezienia, więc trwało więc to parę miesięcy. Nic nie znaleźli, no. No i tak, teraz obwinić tą pracownicę, no tak, no jej wina, bo wydała, no ale z drugiej strony, no co, ma zapłacić za kolekcję, gdzie... Całą, no. No nie da rady, po drugie, no co, jak obetniesz, jak już nie ma butiku, jest zwolniona, więc nawet nie ma jak tego zrobić. Pójść gdzieś tam i kłócić się z kimś, kto, nie wiem, później zabrana będzie jego pensja, gdzie, nie wiem, nie będzie miał co jeść, czy zapłacić za czynsz, no to też jakoś tak nie moje jest, ale z drugiej strony pewnie, że mnie to wkurza, że ja muszę za to zapłacić, bo znowu ta pani, która no, chciała tą paczkę odebrać, też nie jest winna, prawda? Więc to ktoś musi pokryć koszt. To jest najgorsze, jak musisz za coś zapłacić, co w ogóle jakoś nie jesteś winna, nie poczułaś się do tego, nie jest... Kurde, no kijowo, naprawdę kijowo. Jak to ładnie pachnie. Jesteśmy na Placu Solnym, nie wiem, czy wy wiecie, że Plac Solny ma najpiękniejsze kwiaty we Wrocławiu. On słynie właśnie jest... z kwiatów w sumie. No, jest... no, chociaż bardzo lubię te kwiaty, ale nie lubię tego automatu tutaj. No właśnie. Zobaczcie, wszędzie kwiatki. No i co, już jesteśmy po spotkaniu, zaraz o tym bankomacie wam powiem, ale dogadaliśmy się z dziewczyną. No. Poszło nam trochę na rękę, no musieliśmy niestety pieniądze wypłacić i jej dać. No taki to los jest, co nie? No ale co? Tak, życie tak. Biznes. Wiecie co, no wkurza mnie to. Automat nam na Placu Solnym połknął 5 tysięcy, byliśmy na policji, wszystko. No. Bank przedłużał z tymi kamerami, później wiecie, nie było co? Jak. To było tak, nie że... dostaliśmy tych pieniędzy z powrotem. Tutaj na rynku jest wielki Bank Santander, ale on był zamknięty. Remontowali go, no. Go po prostu. No i my pojechaliśmy do tego właśnie tutaj wpłacić pieniądze. Wpłacamy, co nie? I kurde, za nami taka kolejka. 7 osób i jeszcze deszcz padał wtedy. No więc się pośpieszyliśmy trochę, mieliśmy no kilkanaście tysięcy do wpłaty i po prostu... No ten bankomat po prostu raz wpłacał, raz nie wypłacał, wyrzucał te pieniądze, było zamieszanie, no. Zepsuł się po prostu jakoś w tym momencie i wciągnął nam te pieniądze. A ja myślę, że tam była po prostu jakaś wkładka, bo typ, który był za nami bardzo szybko wziął te pieniądze, patrz jaka fura, no tak to wygląda, jakby on to wziął. I po prostu szybko wszedł do auta i no. Więc ja zapisaliśmy na policję, co nie? Tak, zapisałem te numery rejestracyjne, ale nic powiedzieli, nie. Że mogą być fałszywe numery i w ogóle. No tam nie dało się tego w ogóle wytłumaczyć. No. Więc byliśmy już wtedy te 5 koła w plecy. Patrz tu. Co, twoje ulubione autko? Nie, ja wolałbym 911. Ale to też jest piękne, co nie? Ja. Nie no, ładna fura, ja lubię auta. V8 Turbo. Zajebiście wygląda. Kolor mega. Groźnie, co? To co, kochanie, wsiadamy do naszego Vauzex.
To z kim cię pomylili? Maduno. Patrz, prawie taki sam. Co? Prawie taki sam z przodu. To co, nie będziemy się żalić? Pieniędzy my się pozbyli, to do domu jedziemy i pyry gotujemy, tak? No, czas coś zjeść, kurde. Taki głodny już jestem. Teraz będziemy sobie ziemniory jeść. A nam smakują. Będziemy gotować bataty. Żeby było taniej, to bez boczku. Nie mamy, mamy boczek. Mamy jeszcze boczek. A, ja. To zaszalajemy, słuchajcie, zajebiście. Bogactwo. I mizeria ze śmietaną. Dawaj, skarbie, wyścigi. Co? Wyścigi dawaj. Jeszcze zrozumiałam. Wyścigi. Słyszę, jakie wyścigi? Wyścigi? No. Ale to jest mniejsza pojemność, to nie ma szans. Wiesz po czym poznać? No. W Niemczech jest tak, znaczy nie wiem jak jest w Polsce, ja się nie znam. On też tak jest węższy dużo. Ale w Niemczech jest tak, że jak ktoś ma na przykład mniejszy motor, to wtedy zeskrobywuje, czyli da zeskrobać, czy sam sobie odlepia tą nalepkę, że to jest na przykład tam 240, tak. Ale w Polsce zazwyczaj jest tak, że doklejają sobie naklejki, aha, że mają większe, no. To tak jest w Polsce. Tak? Tak. Nie no, w Niemczech się nie doklejają, ale przeważnie jest tak, że po prostu zdzierają, jak jest motor mały. Nie. I wtedy nikt nie wie, musi zgadywać, ale i tak można poznać chyba po wydechu i tam po jakichś innych rzeczach. No zobacz, tutaj mam taki wydech. Niegroźny. Każdy powinien być z tego dumny, co ma. Wiesz, jaka ja byłam dumna, jak sobie kupiłam moje pierwsze auto, a pierwsze auto, jakiego nie miałam jeszcze prawa jazdy, do którego muszę się przyznać, w Niemczech, miałam Opla Kadeta za 500, wtedy to były jeszcze marki wtedy. No. 500 marek, taki czerwony, wiecie, ten lakier już taki spłowiały, taki naprawdę staruszek, ale co? Bujałam się nim, bez prawa jazdy. No teraz tak ciężej by było. Nie no, wtedy to jeszcze było można, wiesz, ja mieszkałam też na trochę takim zadupie, muszę się przyznać. Jeździłam nim naprawdę tylko, wiecie, żeby dziecko do lekarza zawieźć, albo jakieś zakupy zrobić, żeby tego nie targać, no, i tak po prostu, dalej. A gdy nie trzeba. Jakieś tam, no, a nie jakieś tam nie wiadomo co. Ale co, poszpanowałam, że miałam. Jedziemy na ucztę z pyrami. A jutro pojedziemy na zakupy i jak będziemy mieć szczęście, czy wy będziecie mieć szczęście, jak kupimy, dostaniemy dobre truskawki, no. I upieczemy ciasto z truskawkami, z mascarpone. Oj, to będzie. Ale jak będą drogie, to ja nie pozwolę, co ty. Jezu, tak piszecie mi nieraz, taki człowiek to skarb, taki facet to skarb, jaki oszczędny. Wiecie, jakie to nieraz jest wkurzające? Znaczy z jednej strony, no ja i tak nie lubię jeść, więc ale mi wiesz to jest co, pojęte, to lepiej, czy to tak? Oszczędzasz na jedzeniu, czy nie. Lepiej jest tak, niż kurde wydawać, bo jak patrzysz w skali miesiąca, to nie, to robi ci się tam kilkadziesiąt złotych, a jak patrzysz w skali roku, to już sobie buty nowe kupisz. O, widzisz? Buty mnie przekonały, kochani, buty mnie przekonały, taki facet to skarb. No. No to co, kochani, czas na pozdrowienia. Jeżeli wy chcecie też pozdrowienia, zostawcie subskrypcję i napiszcie w komentarzu, my was pozdrowimy. Zaczynaj! Pozdrawiamy Asię, żonę Bodzia. No i ja muszę zobaczyć kogo, bo jak zwykle mam sklerozę. A kazał mi pamiętać, to sobie myślę, dobra, on zacznie, zrobi coś tam. Aj, no. Pozdrawiamy Iwonę z UK, która 13 miała urodziny. Pozdrawiamy, wszystkiego najlepszego, szczęścia, zdrowia. Oczywiście. Pomyślności, dużo radości. Są szczere, naprawdę. No, pozdrawiamy również Martę D. Nie powiedziała z jakiej miejscowości, ale Marta będziesz wiedziała chyba o kogo chodzi, co nie? No właśnie. Pozdrawiamy cię serdecznie, a my zmykamy, bo głodni jesteśmy, kochani. Wiecie, co wam chciałam jeszcze powiedzieć? Ja stwierdziłam to, nie wiem czy Dawid potwierdzi czy nie, ale mi tak teraz się akurat przypomniało, no. Że jak jest ładna pogoda i świeci słońce, to my się tak nie sprzeczamy. No, też prawda w sumie. Co nie? Ja bardzo lubię, jak jest słońce, bo endorfiny takie mi skaczą, wiecie? Więc kochani, kochajcie się, nie kłóćcie się, nie sprzeczajcie się. I spędzajcie czas na słońcu. My może na urlop polecimy, to wam wszystko pokażemy, opowiemy. Nie, co ty, szkoda pieniędzy. Nie wytrzymam z nim. Dobra, ja lepiej parkuję i się z nim nie dyskutuję. Dobra, kochani. Pa, kochani. Salut.